Na pewno już jesteś za stara albo za stary na to, żeby nauczyć się nowego języka albo czegokolwiek tak naprawdę. I jeśli tak myślisz, to to nagranie jest właśnie dla ciebie. No cześć! Ostatnimi czasy jakoś tak mam szczęście, że co chwilę słyszę o tym, że kiedy już się jest starszym, to nie można się nauczyć nowego języka albo czegokolwiek. I właśnie dlatego dzisiaj chciałam z wami o tym porozmawiać. Ja również kiedyś, ponad dwa lata temu nagrywałam takie wideo na temat najczęstszych wymówek w nauce języka i do tego wideo odsyłam was tutaj. Teraz chciałam jednak pociągnąć ten temat dalej, bo tam tylko nieznacznie o tym wspomniałam. Także jak to jest z tą nauką w późniejszym wieku i mówiąc późniejszy wiek, mam tutaj na myśli nie tylko czasy po 20, nie tylko czasy po 30, czyli ja, ale również te późniejsze okresy życia, po 50, po 60, po 70, bo ja już od długiego czasu to wszystko obserwuję, bo tak jakoś mnie zawsze ten temat interesował. Po pierwsze, czy dorośli rzeczywiście gorzej uczą się języków albo czegoś innego niż dzieci? Czy naprawdę nie mogą się nauczyć, czy nie mają szansy? Oczywiście, jak już wcześniej mówiłam, jeśli chodzi o wymowę, to tutaj mogą mieć większą trudność, dlatego że mają już wykształcony aparat mowy, przyzwyczajony do produkcji konkretnych dźwięków i nad tym można do pewnego stopnia pracować, ale jest trudno, o tym już mówiłam bardzo, bardzo wiele razy w innych wszystkich nagraniach na moim kanale, no nie we wszystkich, ale w wielu, więc tego tematu nie będę poruszać. Ale jeśli chodzi o samą naukę, o przyswajanie nowych informacji albo nowych słów, gramatyki itd., to tutaj dorośli naprawdę nie mają absolutnie żadnych trudności. Jedyne, co może sprawiać, że nie mogą się nauczyć tak szybko jak dzieci, to jest to, że nie mają cierpliwości i bardzo często, kiedy zrobią jedną próbę, drugą i im się nie uda, to mówią: nie, ja w ogóle nie umiem, nie, po prostu ja jestem beznadziejnym przypadkiem. I naprawdę każdy tak mówi, naprawdę każdy. Ja uczę bardzo wielu ludzi i to się zdarza nagminnie, że ktoś tak o sobie mówi i myśli, że jest jakimś takim szczególnym beztalenciem, jest jakiś taki szczególnie niepodatny na naukę, a tak mówią wszyscy i oczywiście jest to nieprawda. O co chodzi tak naprawdę z nauką dorosłych? My, dorośli, mamy bardzo wiele różnych spraw na głowie i zawsze myślimy o tych wszystkich rzeczach. I kiedy już się zajmujemy jedną, to myślimy o tysiącu następnych rzeczy. A dzieci tak nie robią. Dzieci, kiedy się czegoś uczą i to im się podoba, to potrafią się nad tym tak całkowicie skoncentrować, potrafią się tak, wiecie, tak się potrafią sfiksować na tej rzeczy, że aż trudno ich od tego odciągnąć. I one również potrafią, o dziwo, się zdyscyplinować do tego, żeby to robić każdego dnia, ponieważ im się to podoba i nie trzeba ich do tego w żaden sposób przymuszać. To może być jakikolwiek przedmiot w szkole, ale tutaj mam na myśli również takie rzeczy, naukę takich rzeczy, jak na przykład nauka chodzenia czy mówienia w ogóle, bo tutaj też przecież dzieci by mogły powiedzieć: nie, no kurde, nie udaje mi się, no już dwa razy próbowałam chodzić i nie mogę, już dwa razy próbowałam powiedzieć ten wyraz i dalej mi się nie udaje, albo to zdanie, czy cokolwiek innego. A dzieci w ogóle nie myślą w ten sposób. W ten sposób myślą tylko dorośli i zawsze przy okazji myślą o sobie źle. Jakoś niestety tak zostaliśmy wychowani, że zawsze się wstydzimy, że zawsze musimy umniejszać swoje zasługi i zawsze na wszelki wypadek lepiej powiedzieć, że ja czegoś nie umiem, niż powiedzieć, że wcale nie jestem taka zła, że mam zdolności takie i takie i później, żeby się ktoś przekonał, że to wcale nie była prawda, że jednak jesteśmy gorsi, niż sami o sobie mówiliśmy, więc lepiej zawsze powiedzieć, że jesteśmy kiepscy, prawda? I wtedy przynajmniej jesteśmy usprawiedliwieni. I to są takie największe przeszkody u dorosłych, które sprawiają, że nie potrafią się tak szybko i skutecznie czegoś nauczyć. Brak cierpliwości i brak tego czasu takiego, który naprawdę można na coś spokojnie sobie poświęcić, bez myślenia o milionie innych rzeczy do zrobienia. Oraz to takie bardzo szybkie zniechęcanie się i niewiara we własne możliwości. I ja również kiedyś myślałam, że nie umiem się nauczyć nowego języka, że nie mogę się nauczyć nowego języka i też nie umiałam. I to był język portugalski. Jeszcze na studiach
cały czas miałam z tym portugalskim problem, nie zdawałam tych sprawdzianów i później zrezygnowałam, bo stwierdziłam, nie, to kompletnie nie jest język dla mnie. I też sobie myślałam, kurczę, no ja już jestem za stara na naukę języków, już z tego nic nie będzie. Te, które się już nauczyłam, te, których się już nauczyłam, to już tak zostaną, natomiast już niczego nowego na pewno się nie nauczę. I ja wtedy miałam 21 albo 22 lata i już wtedy tak o sobie myślałam. I ja wtedy sobie nie zdawałam sprawy z tego za bardzo, jak ja się tych innych języków tak naprawdę nauczyłam. I kiedy uczyłam się tego portugalskiego, uczyłam w cudzysłowie, to w ogóle nie robiłam tego tak, jak uczyłam się tych wcześniejszych języków. A jak się uczyłam wcześniejszych języków, to doskonale wiecie, bo mówię o tym tutaj od 4 lat, między innymi, więc teraz się nie będę powtarzać, ale robiłam z portugalskim językiem te wszystkie takie problemy, które robią ludzie, którzy właśnie stosują różnego rodzaju wymówki i się dziwiłam, że no, już się nie nauczę, już chyba coś tu jest nie tak już z tym mózgiem, bo nie przyswajam po prostu. A ja tak naprawdę nic nie robiłam. Czasami zrobiłam zadanie, czasami nie zrobiłam, a przeważnie chyba nie robiłam. Nie uczyłam się, nie poświęcałam kompletnie nic na ten język, ani jednej chwili w domu. Bazowałam tylko na tych lekcjach, które odbywały się na uczelni. I no jak ja się w taki sposób miałam nauczyć języka, to wiecie doskonale, że to jest absolutnie niemożliwe, że nauka języka to jest głównie, i nauka czegokolwiek, to jest głównie proces autodydaktyczny, że my sami musimy się uczyć, że nikt nas tego nie nauczy. A dorośli jakby no w dalszym ciągu tego nie wiedzą, nie rozumieją, że uczyć się trzeba samemu. Dzieci, o dziwo, są tutaj, można powiedzieć, mądrzejsze od nas, ponieważ one to robią instynktownie, a dorośli już tacy są rozleniwieni, już tak by tylko siedli, posłuchali i żeby ktoś ich czegoś nauczył. No tak to niestety nie działa. I dlatego właśnie dorośli mają kłopoty z nauką języka. Oczywiście, jeśli się uczymy przez cały czas, to nasz mózg jest przez cały czas przyzwyczajony do nauki i nie traci nigdy tej zdolności. Więc fajnie by było, gdybyśmy nigdy nie przestawali. Ja na przykład jeszcze nigdy nie przestałam i nie mam zamiaru przestać uczyć się nowych rzeczy albo doskonalić te, które już umiem, bo mnie się to po prostu podoba i gdybym tak już niczego się nie uczyła, to mam wrażenie, że to strasznie smutno by mi było w życiu, więc nie mam zamiaru przestawać i chciałabym też w późniejszym wieku również być zdolna do nauki nowych rzeczy, a jeśli przez całe życie się niczego nie uczy, to później w bardziej zaawansowanym wieku również trudno się nauczyć, bo mózg jest kompletnie odzwyczajony od nauki i wtedy już naprawdę może być ciężko, także nie warto kończyć tak naprawdę nigdy. Moją taką wielką idolką była Danuta Szaflarska. Ja myślałam, że ta kobieta zostanie z nami na zawsze, że ona już będzie żyła zawsze i oczywiście z całego serca jej tego życzyłam. Ona zmarła bodajże w tym roku, w wieku 102 lat chyba. I dla mnie to było bardzo smutne, bo ja już taka przyzwyczajona byłam do tej myśli, że Danuta Szaflarska jest absolutnie niezniszczalna. I to była kobieta, która do samego końca pracowała. Oczywiście była aktorką, jeśli nie znacie filmów z Danutą Szaflarską, to serdecznie polecam. Szczególnie ten film Pora umierać był świetny. Ona przez całe życie się uczyła tych wszystkich tekstów do swoich ról. Także jej mózg przez cały czas pracował i nigdy tak naprawdę nie miała od tego przerwy. I to również sprawiło, że ona w swoim bardzo już zaawansowanym wieku była naprawdę bardzo inteligentną osobą. Mama mojej znajomej przez całe życie również się uczyła i na przykład w wieku 60 lat nauczyła się jeździć na nartach i po prostu śmiga bez żadnego problemu. Naprawdę jest dobra w tym. No i wiecie, warto się uczyć cały czas czegoś albo czegoś nowego, dlatego że szczególnie teraz żyjemy w takich czasach, które się ekstremalnie szybko zmieniają. Co chwilę powstają jakieś dziwne nowe rzeczy, do których musimy się przystosować, których musimy się uczyć. I jeśli spoczniemy na laurach, jeśli sobie pomyślimy, nie, no ja już mam całą naukę za sobą, już ta podstawówka skończona, liceum skończone, studia skończone, ile ja się mam jeszcze uczyć? Już mi się nie chce, no już chyba na coś teraz zasłużyłam, już teraz, no odpoczynek jakiś, tak? Ja się już nauczyłam w życiu wystarczająco. No to jest bardzo niedobre nastawienie, bo świat się tak szybko zmienia,
że niestety trzeba się uczyć cały czas czegoś nowego i im prędzej sobie z tego zdamy sprawę, tym lepiej. I a propos tego, że świat się przez cały czas zmienia, to również my musimy być przygotowani na różne zmiany i musimy się po pierwsze uczyć nowych rzeczy, a po drugie być też bardziej elastycznym. Już dobrych parę lat temu czytałam taką książkę, która dla mnie była bardzo inspirująca i polski tytuł to był chyba Zawsze o tym marzyłam, a angielski tytuł to było coś z Nomad, coś tam, ale teraz nie jestem pewna. I autorką tej książki była Rita Golden Gelman i to jest autorka książek dla dzieci, która w wieku chyba około 60 lat stwierdziła, że nie podobało jej się jej dotychczasowe życie i postanowiła podróżować, więc pojechała najpierw do Meksyku sama, później chyba przez 15 lat mieszkała na Bali i nauczyła się oczywiście języka indonezyjskiego, no i tak wyglądało jej życie. Natomiast znajoma, mojego znajomego Włocha, która też jest Włoszką, w wieku 70 lat stwierdziła, że ona już nie chce mieszkać dalej we Włoszech, nie podoba jej się już tam, więc sprzedała swoje mieszkanie i wyprowadziła się do Cape Town, do Afryki i już sobie tam mieszka od 10 lat. Nie pamiętam teraz, czy wynajmuje, czy kupiła mieszkanie, ale sobie tam spokojnie mieszka i bardzo jej się podoba. Także w wieku 70 lat całkowicie zmieniła swoje życie i tak właśnie bywa bardzo często, że jednak w dość zaawansowanym wieku musimy znowu coś zmieniać i przeważnie coraz częściej jest tak, że musimy jakby zmieniać nasze życie i zaczynać jeszcze raz wszystko od nowa kilka razy w życiu albo nawet kilkanaście. Dlatego warto to zaakceptować już wcześniej i przyzwyczaić swoje myśli do tego, że tak właśnie będzie. Zresztą teraz też ludzie są coraz bardziej elastyczni, wyjeżdżają w różne zakątki, czy to Polski, czy Europy, czy świata, za pracą. Wcześniej ludzie byli zdecydowanie mniej mobilni i szukali zawsze pracy w swoim regionie. Natomiast już w tej chwili widać, że ludzie się przeprowadzają tam, gdzie im się podoba i ja również jestem jednym z takich ludziów. Kiedyś oglądałam też taki film fajny, niezbyt ambitny, ale ja czasami lubię sobie obejrzeć jakieś takie właśnie filmy, takie śmieszne, ale no, takie troszkę głupkowate. I to był film, zapomniałam w tej chwili jaki był tytuł, także tutaj Wam gdzieś ten tytuł napiszę. Były dwie części tego filmu i film opowiadał o grupie starszych ludzi w wieku chyba od 60 do 80 lat, którzy wyjechali z jakiegoś powodu do Indii, każdy miał jakiś swój inny powód. I już później tam większość z nich w tych Indiach została i rozpoczęli kolejne, całkiem nowe życie. Jedna osoba zaczęła pracować w hotelu, druga osoba zaczęła pracować w handlu w wieku 80 lat. I bardzo fajnie w tym filmie pokazali to, że ci ludzie musieli się przystosować znowu do zupełnie nowych rzeczy i całkowicie zmienić swoje życie i oni to wtedy zrobili również z ochotą i to było takie fajne, pozytywne, ciepłe. No, dobra, to już będę kończyć. Uczcie się naprawdę, bo warto i nie mówcie, że jesteście za starzy na naukę języków albo czegokolwiek, bo to nie jest prawda. No i odwiedźcie mnie koniecznie na Instagramie, zapraszam też do subskrypcji, koniecznie, na Facebooka. No i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, pa, pa!